Tak więc zgodnie z planem dzisiaj porozmawiamy o generale Latiniku. Myślę, że postaci, która nie tylko wśród Małopolan powinna wzbudzać sympatię i duże zainteresowanie. Mam nadzieję, że biorąc pod uwagę to, że generał Latinik, o czym na pewno będzie mowa, był narodowcem, a kolega Tomasz na historii Endecji, myślę, zna się jak mało kto. Referat będzie z pewnością interesujący i ciekawy, także żeby nie przedłużać, oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję za prowadzenie. Temat mojego referatu jest związany z wystawą, która będzie prezentowana w siedzibie Krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej, dokładnie w przystanku Historia, właśnie w wystawie poświęconej generałowi Franciszkowi Latynikowi. Jest to postać ciekawa z tego względu, że położył bardzo istotne zasługi przy obronie Warszawy w 1920 roku, a jednocześnie jest to postać dosyć mało znana. Taki paradoks, o ile o generale Rozwadowskim, Piłsudskim, Sikorskim, Halerze wiele osób słyszało, o tyle o Latyniku słyszał raczej mało kto. Myślę, że te nazwiska, które wymieniłem, te cztery nazwiska, są dużo bardziej znane, a jednak generał Latinik był bardzo istotną wtedy postacią, co postaram się wykazać. Ale oczywiście jego zasługi dla Polski to nie tylko 1920 rok i Warszawa, to dużo więcej działań, które też oczywiście wymienię, ale także wspomnę o generalnie jego drodze życiowej, jego wykształceniu wojskowym, jego służbie w armii austriackiej, a także kolejach życia po przejściu w stan spoczynku. Tak więc generał Franciszek Latynik urodził się 17 lipca 1864 roku w Tarnowie. Dokładnie jego pełne imię to Franciszek Ksawery Aleksy Latynik. Jego ojciec miał na imię Antoni, był nauczycielem geografii, zaś matka to Kornelia z Romerów. Właśnie dziadkiem generała Latynika ze strony matki był Teofil Romer, powstaniec krakowski z 1846 roku. Generał wcześniej stracił rodziców. Matka zmarła, gdy miał lat 10, ojciec zmarł, gdy miał lat 15. Do gimnazjum przyszły generał uczęszczał w Krakowie. Było to gimnazjum Świętej Anny, obecnie pierwsze liceum imienia Bartłomieja Nowodworskiego. Następnie rozpoczął naukę w Szkole Kadetów Piechoty w Łobzowie. Tak? W Krakowie Łobzowie, dzisiaj jest to dzielnica Krakowa. Szkołę tę ukończył w 1882 roku. No i potem sukcesywnie rozpoczął służbę w armii Austro-Węgier, dostając najpierw przydział do 73. Pułku Piechoty. W ramach tej jednostki służył w Czechach i w Tyrolu. Już w 1885 dostał awans na podporucznika, zaś w 1889 był już porucznikiem. W tym samym roku rozpoczął studia w Szkole Wojennej Sztabu Generalnego w Wiedniu. Jest to bardzo ważny okres w jego życiu, ponieważ ta szkoła była najbardziej prestiżową szkołą wojskową w całym Cesarstwie Austro-Węgierskim i tak naprawdę świadczyła o tym, że taki wojskowy, no bo to wiadomo, tak jak z każdym inną profesją w życiu, tak, można coś wykonywać, ale też można coś wykonywać i mieć w tym kierunku wykształcenie, prawda? Tak samo tutaj, no można być wojskowym bez jakiegoś specjalistycznego wykształcenia, ale właśnie też można ukończyć specjalistyczne studia. Tak było w przypadku generała Latynika. Właśnie w tej Szkole Wojennej Sztabu Generalnego w tym samym czasie studiował również przyszły generał Tadeusz Rozwadowski. To jest bardzo ważne, bo obaj generałowie, przyszli generałowie się wtedy zaprzyjaźnili. Ich losy będą się przecinały później wielokrotnie w życiu, a z kolei po śmierci, przedwczesnej śmierci generała Rozwadowskiego, generał Latynik będzie jakby takim człowiekiem, który będzie się starał kultywować pamięć o generale Rozwadowskim.
Po ukończeniu szkoły w 1891 przyszły generał Latynik został przydzielony do sztabu generalnego. Zajmował się tam zdjęciami kartograficznymi. To jest dosyć istotne, jego jakby takim ważnym rysem zawodowym w ramach wojska będą kwestie kartograficzne, właśnie służba związana z przygotowywaniem map, znajomością terenu, opisywaniem go, generalnie kartografia, geografia. Począwszy od 1893 roku, objął stanowisko szefa sztabu 22 Brygady Piechoty we Lwowie. Z kolei dwa lata później dostał przydział do dowództwa 11 Korpusu Armii, również we Lwowie, i już rok później był awansowany na kapitana. Po epizodzie lwowskim powraca do Wiednia, gdzie w latach 1897-1901 jest skierowany i pracuje w biurze krajoznawczym sztabu generalnego. No co on robi w tym biurze? Przede wszystkim jego zadaniem jest sporządzenie opisów strategiczno-taktycznych takich terenów monarchii jak Bośnia, Hercegowina i Dalmacja, a także pozostająca za granicami monarchii część Czarnogóry. No i w tym celu podróżuje służbowo kilka miesięcy po Bałkanach, prowadząc badania terenowe, żeby w tym celu zgromadzić materiał. W 1901 roku jest przeniesiony do Krakowa, do 13 Pułku Piechoty i w tamtym czasie kieruje szkołą dla oficerów rezerwy i oprócz kierowania szkołą prowadzi zajęcia z taktyki i geografii wojskowej w Szkole Oficerskiej Korpusu. W tym też czasie bierze ślub z Heleną ze Stiasny-Szczelbickich w kościele świętych Piotra i Pawła w Krakowie, dokładnie 11 stycznia 1902 roku. W 1909 dostaje awans na majora i z dniem 1 maja obejmuje komendanturę Szkoły Kadetów w Łobzowie, czyli dokładnie tej samej szkoły, którą ukończył. Jest to takie symptomatyczne, że jakby wraca do tej szkoły, którą sam ukończył. Jakby to był początek jego kariery wojskowej w ogóle. Szkołą kierował do 1913 roku. W swoich wspomnieniach zapisuje, że w znaczący sposób udało mu się podnieść generalnie poziom kształcenia w tej szkole. Starał się właśnie o to w głównej mierze. W 1913 roku pełni funkcję zastępcy dowódcy 1 Pułku Piechoty w Krakowie już jako podpułkownik. Co się dzieje, gdy wybucha I wojna światowa? Generał zostaje skierowany do Cieszyna, gdzie obejmuje dowództwo 2 Pułku Marszowego. Pierwsze działania wojenne, w jakich bierze udział, to ofensywa na Lublin w sierpniu. Ona się kończy niepowodzeniem. I z dniem 17 września obejmuje dowództwo 100. Pułkiem Piechoty. Z tym pułkiem jest związana taka ciekawa kwestia, że przede wszystkim większość żołnierzy służących w tym 100. Pułku Piechoty to byli Polacy, Ślązacy ze Śląska Cieszyńskiego. To będzie bardzo istotne, bo właśnie Śląsk Cieszyński w życiu generała jeszcze będzie w istotny sposób powracał. I właśnie prawdopodobnie dlatego tak będzie drogi mu ten obszar Polski, z uwagi na to, że jego podkomendnymi byli właśnie Polacy z ziemi cieszyńskiej, co w jakiś sposób na pewno go emocjonalnie z tym terenem związało. Podczas dowodzenia pułkiem bierze udział w Bitwie Gorlickiej, dokładnie w dniach 2 do 12 maja i jego udział jest dosyć istotny, ponieważ który właśnie dzięki jego inicjatywie dochodzi do przerwania pozycji rosyjskich na takim wzgórzu Pustki. Więc generalnie tam oczywiście też generał Rozwadowski bierze udział w tej bitwie, też się wsławia, tak, jego kolega ze studiów. Natomiast no, konkretnie dokonaniem Latynika wtedy jest przerwanie tych pozycji rosyjskich na górze Pustki. Potem też zawarł wspomnienia z tych wydarzeń w takiej pracy wydanej w 1923 roku, Żołnierz Polski pod Gorlicami 1915, działalność 100. Pułku Ziemi Cieszyńskiej. W dalszej kolejności prowadzi działania pościgowe, jego wojska zajmują Jasło i Jarosław. Dokładnie też wtedy dostaje awans na stopień pułkownika, natomiast w sierpniu wraz z 23. Brygadą Piechoty
był jej zastępcą dowódcy, zajął Brześć nad Bugiem. No i co się dzieje później? Znowu z tym swoim setnym pułkiem piechoty zostaje skierowany do Galicji Wschodniej, gdzie prowadzi takie typowe dla pierwszej wojny walki pozycyjne, wiadomo, walki okopowe, klasyka pierwszej wojny. W trakcie tych działań, to się wiąże z ofensywą rosyjską Brusiłowa, zachorował i w lipcu 1916 roku udał się na kurację dla poratowania zdrowia zarówno do Krakowa, jak i do Karlsbadu. Gdy wrócił na front, przejął dowodzenie 23. Brygadą Piechoty i na jej czele walczył na Bukowinie. Z kolei 1917 rok przynosi generałowi przeniesienie wraz jego brygady na front włoski. Tam prowadzi działania w ramach ofensywy pod Caporetto. 22 lutego 1918 roku zostaje przeniesiony z kolei na front w Tyrolu, gdzie dowodzi 8. Brygadą Piechoty. I w czasie czerwcowej ofensywy w roku 18 został dosyć mocno ranny. No i w konsekwencji znowu musi zejść z frontu, zostaje wysłany na kurację do Krakowa. I co się wtedy dzieje? On zdaje sobie sprawę, że koniec monarchii austro-węgierskiej jest dosyć bliski. To znaczy, że wszystkie znaki na niebie i ziemi świadczą, że taka monarchia za chwilę się skończy i będzie mogła powstać niepodległa Polska. I on prosi specjalnie swoich przełożonych, aby dostał przydział na teren dawnego Królestwa Kongresowego, te tereny, wiadomo, będące pod okupacją tutaj państw centralnych. I 15 października 1918 roku, czyli dosłownie no, na niecały już miesiąc przed końcem Wielkiej Wojny, dostaje przydział na dowódcę okręgu wojskowego w Zamościu. I jakby wtedy w tym mieście zastanie go wybuch polskiej niepodległości. Natomiast jak potem sam pisał w swoich wspomnieniach, łącznie podczas Wielkiej Wojny wziął udział w 142 bitwach, potyczkach i innych działaniach. Jak wyliczył, w okopach linii obronnych, czyli w tych walkach pozycyjnych, spędził 698 dni. Jakby to jest istotne dlatego, że naprawdę był wytrawnym wojskowym, nie tylko z uwagi na wykształcenie w tej Akademii Sztabu Generalnego, nie tylko na to, że pracował w Sztabie Generalnym, ale właśnie przez to, że Wielką Wojnę spędził dowodząc dużymi jednostkami, bardzo aktywnie. Oczywiście zatem też się posypał szereg odznaczeń austriackich. To swoją drogą. Natomiast to wszystko potem procentowało jego doświadczeniem, które wykorzystał w służbie już niepodległej Polsce. I właśnie listopad 1918 roku zostaje go w Zamościu i 2 listopada dokonuje się w tym mieście, czyli tak naprawdę jeszcze przed formalnym odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wiadomo, że 11 listopada to jest umowna data, tak? To wszystko działo się wtedy płynnie. I 2 listopada w Zamościu następuje przewrót, wskutek którego zostają zlikwidowane austriackie władze wojskowe. Natomiast wtedy pułkownik Latynik sformował z żołnierzy narodowości polskiej 2 kompanie i razem z nimi złożył wtedy przysięgę na wierność państwu polskiemu. 11 listopada zdał dowództwo zamojskiego garnizonu, czyli jakby tam zakończył, można powiedzieć, swoją misję, sformował tak te 2 kompanie, złożył przysięgę i od 14 listopada dostał przydział na dowódcę już tym razem polskiego okręgu wojskowego w Cieszynie. I to jest bardzo istotny etap w jego życiu, ponieważ doskonale wie, to był taki człowiek, który jak widać umiał przewidywać najbliższe wypadki. Czuł, że koniec monarchii, za chwilę będzie Polska, prosi o przeniesienie tam. Tutaj jest w Cieszynie, czuje, że za chwilę mogą Czesi zaatakować, dlatego rozpoczyna przygotowania na wypadek ataku czeskiego. I rzeczywiście się nie myli, bo 23 stycznia 1919 roku wojsko czeskie wkracza na Śląsk Cieszyński, na tą jego polską część. I jakie są wtedy stosunki liczebne? Pułkownik Latynik ma do dyspozycji około 2000 ludzi, ale wojskowych w tym jest bardzo mało. Większość to są po prostu ochotnicy zwykli. Natomiast wojsko czeskie ma kilkukrotną przewagę. Jest najpierw zmuszony, żeby wycofać się z Zaolzia i Cieszyna.
Natomiast skutecznie udaje mu się powstrzymać ofensywę czeską w tak zwanej bitwie pod Skoczowem. Tak? Jest to wygrana bitwa, wielki sukces, tam udaje mu się zatrzymać ofensywę Czechów. W dniu 31 stycznia następuje zawieszenie broni. Gdy ustalono linię demarkacyjną, ale ta linia jest dość demarkacyjna i niekorzystna, bo tak naprawdę praktycznie całe Zaolzie zostaje po stronie czeskiej, pułkownik Latynik nie pozostaje bierny, jakby nie podporządkowywuje się temu w żadnym wypadku, tylko ponownie wkracza na czele Wojska Polskiego do Cieszyna. Potem wchodzi w skład Komisji Rozjemczej pod auspicjami Komisji Międzysojuszniczej w Cieszynie i generalnie w ciągu roku 1919 dowodzi kolejno te jednostki, się nazywały Front Cieszyński, potem Front Śląski, a także 6. i 7. Dywizją Piechoty. Ważny moment to 1 grudnia 1919, dzisiaj mamy 1 grudnia, rocznica, został mianowany generałem podporucznikiem. Tak? To jest jeszcze ten stary system w wojsku ówczesnym polskim, to jest po prostu odpowiednik generała brygady, tak? Ten generał podporucznik. No i z początkiem lutego 1920 roku został mianowany wojskowym przedstawicielem rządu Rzeczypospolitej przy Polsko-Czeskiej Komisji Delimitacyjnej, czyli rozgraniczającej w Opawie, a od 30 marca do połowy lipca piastował dokładnie takie stanowisko przy Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej w Cieszynie. Jak wiemy, te rozstrzygnięcia wtedy były niekorzystne dla Polski, bo Zaolzie, nie wiem, Karwinę, właśnie Opawę, Ostrawę, te miasta zostają wtedy po Orłową, zostają niestety po stronie czeskiej. Dopiero rok 1938 przyniesie krótkotrwałe odzyskanie tych terenów przez Polskę. Z kolei później, po latach, w roku 1934 generał napisał taką pracę Walka o Śląsk Cieszyński w 1919 roku i w następujących słowach dosyć mocno, jednoznacznie odniósł się właśnie do tego zaboru, no bo tak to trzeba nazwać, przez Czechów Śląska Zaolziańskiego. Sprawa Śląska Cieszyńskiego jest jedną z naszych bolączek, bo utraciliśmy przy jej rozwiązaniu 60 gmin z ludnością rdzennie polską, liczącą 150 tysięcy dusz. To nie kilka chwiejnych parafii, według słów prezydenta Masaryka. To nie drobnostka. To najdrogocenniejszy skarb, to lud kresowy, zahartowany w walce politycznej, narodowościowej i ekonomicznej z sąsiadem dążącym do coraz większej ekspansji. Generał miał pełną rację, ponieważ jeszcze w czasach monarchii austro-węgierskiej, tam na Śląsku Cieszyńskim bujnie rozwijało się polskie życie, działała polska macierz szkolna, w Orłowej działało polskie gimnazjum, dyrektorem był taki krakowski działacz narodowy Józef Hajdukiewicz. I to naprawdę była dosyć mocna niesprawiedliwość, że tak powiem, dziejowa, że akurat te tereny od Polski odpadły, no bo ponieważ nawet do dzisiaj dnia tam żyje kilkadziesiąt tysięcy Polaków, tak, na Śląsku Cieszyńskim. Generalnie za te działania, bo weźmy pod uwagę, mimo że ostateczny rezultat był dla Polski raczej niekorzystny, bo Zaolzie zostaje po stronie, po stronie czeskiej, to jednak działania generała przyczyniły się do tego, że Cieszyń, ta polska część została w Polsce i te inne miasta, typu właśnie Skoczów. Gdyby nie on, to może i to by było czeskie, kto to wie. Za te działania zostaje odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, krzyż z numerem 7. Co trzeba podkreślić, jednak to była jakby generał zdecydowanie powinien dostać wyższą klasę. Krzyż dostał jako numer 7, natomiast to jest niska klasa. Potem to się przejawiało nawet w jego jakby osobistym odbiorze, że no to było specjalne działanie Piłsudskiego, tak? Żeby specjalnie go nie docenić, no bo to jakby te animozje na linii on, Piłsudski, Piłsudczycy, tak? Piłsudczycy jako wojskowi będący pod wpływem Piłsudskiego, to już są te czasy. W sensie to nie jest tylko rok 20, tylko właśnie jeszcze z czasów armii austriackiej, ponieważ Latynik, Rozwadowski to byli elita wojskowa, tak? To byli ludzie doskonale wykształceni profesjonaliści. No, Piłsudski i ta reszta to byli dyletanci.
Potem sam będzie o tym pisał Latinik, tak będzie odbierał Piłsudskiego, jako dyletanta, jako człowieka takiego trochę ignoranta, tak? To znaczy on w jego odbiorze Piłsudski będzie kimś no, dużo słabiej przygotowanym do działań wojskowych. No i rzeczywiście biorąc pod uwagę doświadczenie i wykształcenie, no to tutaj generał Latinik bije na głowę Piłsudskiego. No, a jednak właśnie Piłsudski będzie darzył silną antypatią tych generałów, typu właśnie Latinik, Rozwadowski, Zagórski. No i na przykład będzie się takimi złośliwościami posługiwał, typu nagrodzenie generała niższą klasą virtuti militari, niż na to no, obiektywnie zasługiwał. Co się dzieje w roku 1920 dalej? Znowu generał Latinik jakby wykazuje tą swoją cechę, że przewiduje wypadki. Czuje, że tocząca się wojna polsko-bolszewicka to jest naprawdę poważna sprawa i prosi o przydział na front północny. Tak się dzieje. Piłsudski 1920 roku na jego prośbę, na prośbę Latinika, mianuje go wojskowym gubernatorem Warszawy. Siedziba tego gubernatorstwa to jest przy krakowskim przedmieściu. Tam współcześnie jest tablica odsłonięta stosunkowo niedawno, która upamiętnia, że w tym miejscu była siedziba, że tutaj właśnie generał Latinik. Od 8 sierpnia Latinik objął także dowództwo pierwszej armii, która miała bronić Warszawy na linii Modlin-Zegrze Góra-Kalwaria. Tak więc jego obowiązki to nie tylko nadzór nad władzami i wojskowymi, i cywilnymi, bo to była rola gubernatora, i władze wojskowe, i cywilne w stolicy, ale również ufortyfikowanie linii na przedpolach Warszawy. 11 sierpnia generał gubernator Latinik wydał obwieszczenie, w którym informuje o wprowadzeniu stanu oblężenia oraz o podjęciu przezeń, o tym, że przejmuje pełnię władzy wykonawczej w stolicy. Do jego zadań należało również zapewnienie łączności w mieście oraz zapewnienie dostaw żywności. W dniach od 13 do 16 sierpnia, czyli w tych newralgicznych, głównym zadaniem generała Latinika było kierowanie działaniami w okolicach Zegrza i Radzymina. Gdy udało się już wyprzeć bolszewików spod Warszawy i nastąpiła formalna likwidacja gubernatorstwa stolicy, po prostu już nie było potrzebne, generał został mianowany w dniu 11 września dowódcą grupy południowej 6 Armii i w ramach tej armii prowadził ofensywę w kierunku linii Zbrucza, czyli generalnie Małopolska Wschodnia, Podole. I ostatnimi działaniami Latnika było zarządzenie rajdu kawalerii na Płoski Rów i Starokonstantynów. To były niestety miasta, które już zostały po stronie sowieckiej, po roku 21. Wiadomo, tutaj wybiegam w przyszłość, natomiast no, wtedy to jeszcze nie było jasne. Zarządził taki wypadowy rajd kawalerii właśnie na Płoski Rów, to współcześnie się na Ukrainie nazywa Chmielnicki, i na Starokonstantynów. Po zawieszeniu broni z bolszewikami generał podporucznik Latinik został awansowany na stopień generała dywizji. I tak jak później napisał pracę o walkach pod Gorlicami, walkach o Śląsk Cieszyński, tak napisał również w 1931 roku pracę Bój o Warszawę, rola wojskowego gubernatora i pierwszej armii w bitwie pod Warszawą w 1920 roku. I tak na kartach tej pracy ocenił jakby wagę, doniosłość bitwy. Reasumując wynik dnia 15 sierpnia, można śmiało mówić o chlubnym zwycięstwie. Na odcinku radzymińskim pobito sromotnie 3-4 nieprzyjacielskich dywizji, na odcinku Leśniakowizny jedną dywizję, w odcinkach Zegrza i Karczewa rozgromiono wszystkie nieprzyjacielskie ataki. Zdobyto w tych walkach kilka dział, kilkadziesiąt karabinów maszynowych, kilkaset jeńców. Nieprzyjaciel, poniósłszy ogromne straty, wycofuje się w kierunku południowo-wschodnim. Nasze straty są również wielkie, osobliwie w pierwszej litewsko-białoruskiej 8 i 11 dywizji. A ponieważ 5. Armia generała Sikorskiego pobiła w dniu 15 sierpnia również 5 sowieckich dywizji, dlatego ten dzień należy uznać jako rozstrzygający o losach Polski. Do cudu nad Wisłą przyczynił się zbiorowy wysiłek całego narodu, a bezpośrednio ludność stolicy, duchowieństwo, patriotyczne organizacje wojskowe i cywilne, które ofiarując swoje siły i wiedzę w chwili najbardziej przełomowej, przetworzyły zmęczenie w rzeźkość, zwątpienie w zapał,
cofanie się w natarcie, odwrót w zwycięstwo i przez to dopomogły w obronie Warszawy. Myślę, że te słowa są o tyle ważne, że no współcześnie w takim oficjalnym przekazie, mam tutaj na myśli przekaz medialny, ale także, nie wiem, podręczniki historii, na przykład w szkołach, nie wiem, w liceach, to jest takie bardzo utarte, tak, Piłsudski wygrał, kropka. No to jest oczywiście bardzo daleko idące uproszczenie, uproszczenie graniczące z nieprawdą. Bo gdyby nie Rozwadowski, gdyby nie właśnie Sikorski, o którym też jakby jego roli rozgromieniu tych sowieckich dywizji, jego manewrze też mało się mówi, i Latinik, no to Piłsudski sam by nic nie zdziałał. To jest jakby, myślę, że dla każdego, kto obiektywnie w te sprawy wejdzie, bez takich utartych schematów, to jest jasne. To tak jak pisze Latynik, to był wspólny wysiłek, no wiadomo, generalnie całego społeczeństwa, ale jeżeli już mówimy o tych wojskowych, to wspólny wysiłek tych wojskowych. Nie jednego, jakby to nie to, że mąż opatrznościowy Piłsudski sam jeden dokonał wszystkiego, tylko właśnie tych generałów, także Halera, tak? Armia Ochotnicza, to też nie można o tym zapominać. I to się dzieje już po wojnie polsko-bolszewickiej. To też jest taki ciekawy epizod w życiu generała. Po zakończeniu działań wojennych został mianowany kierownikiem kursów informacyjnych dla wyższych dowódców wojskowych w Warszawie. Równolegle angażuje się mocno w zbieranie funduszy na rzecz akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku. Czyli odzywa się w nim taka silna społecznikowska żyłka, która potem będzie się jeszcze mocno w jego życiu zaznaczać. W krótkotrwale, bo od maja do września 21 roku kieruje Okręgiem Generalnym Kielce, natomiast z dniem 15 listopada do roku 21, czyli równo 100 lat temu, nieco ponad, objął dowództwo Okręgu Korpusu numer 10 w Przemyślu. I tam będzie aż do przeniesienia w stan spoczynku, o tym powiem za chwilę. Krótkotrwale w latach 20-23 wchodził w skład pierwszej tymczasowej kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. Ale mimo, że był wciąż czynnym wojskowym, dowódcą Okręgu Korpusu, kandydował w wyborach do Sejmu pierwszej kadencji, dokładnie to było 5 listopada roku 22, i wtedy startował jako kandydat Polskiego Centrum. To był taki blok Koalicja Narodowego Zjednoczenia Ludowego, Stronnictwa Katolicko-Ludowego i Zjednoczenia Mieszczańskiego, czyli no generalnie chadecja. Co prawda mandatu wówczas nie uzyskał, natomiast nie porzucił przez to zainteresowania polityką. Później swoje poglądy, działania zbliżył zdecydowanie do obozu narodowego. Aktywnie udzielał się w dwóch organizacjach. Towarzystwo Rozwój, tam silnie prowadził działalność odczytową, oraz w Chrześcijańskim Froncie Gospodarczym. Tam był wiceprezydent. To były takie organizacje, które, no, jak same nazwy wskazują, Front Gospodarczy, czyli chrześcijański, czyli wsparcie właśnie polskiego chrześcijańskiego sektora w gospodarce w opozycji do żydowskiego, Towarzystwo Rozwój, czyli rozwój tego sektora polskiego, bo wiemy, że te stosunki gospodarcze w II Rzeczpospolitej no, były dość anormalne, tak? I stąd ta akcja właśnie społeczna, bardzo powszechna w dużych miastach, ale też i na prowincji. Generał się silnie udzielał w Krakowie, potem po przejściu w stan spoczynku. Ale zanim przejdziemy do jego przejścia w stan spoczynku, trzeba powiedzieć, jak to się w ogóle stało. Otóż było takie istotne wydarzenie, które do tego doprowadziło. W lipcu 24 roku, kiedy był tym dowódcą 10 Korpusu, Okręgu Korpusu w Przemyślu, przyszła do generała Latynika delegacja grupy mieszkańców, którzy planowali zorganizować obchody 10. rocznicy wymarszu pierwszej kompanii kadrowej z krakowskich oleandrów. Jak wiemy, no to wydarzenie, które z 1914 roku z udziałem Piłsudskiego, cały ten mit legionowy, bardzo, można powiedzieć, z dużym ładunkiem emocjonalnym, takim symbolem, takim toposem historycznym. Generał Latynik, bardzo niechętny osobiście do Piłsudskiego, do Piłsudczyków, w ogóle do tego całego ruchu legionowego, ta niechęć była obopólna. No, przypomnijmy sobie, no, trudno, żeby ten
człowiek traktował Piłsudskiego dobrze, tak po ludzku nawet, już abstrahując od funkcji, jaką pełnił, skoro z jego strony no, też spotykały go różnego rodzaju złośliwości, tak jak chociażby kwestia virtuti militari, tej niższej klasy. I on odpowiedział wtedy tym ludziom tak. Tak miał powiedzieć, bo ta delegacja potem to skwapliwie powtórzyła prasie, no prasie oczywiście lewicowej, liberalnej, ludowej, która to bardzo skrupulatnie raportowała. Miał powiedzieć tak. Dziś przychodzicie panowie z uroczystościami legionów. Jutro przyjdą Żydzi ze zdobyciem Jerycha, a pojutrze Ukraińcy z Petluru. Tak więc widzimy, że ta wypowiedź była dosyć mocna, wręcz taka lekceważąca mocno. I rzeczywiście konsekwencje tej wypowiedzi, tej odmowy, bo generalnie po co ci ludzie przyszli? Ci ludzie prosili o asystę wojska, orkiestry pułkowej w tych obchodach. No, generał odmówił, że nie ma takiej opcji. I co się dzieje potem? Prasa lewicowa, ludowa mocno nagłaśnia te słowa. To wywołuje wzburzenie wśród generalicji o tej proweniencji legionowej piłsudczykowskiej. Równolegle w tej prasie lewicowej mamy wzmożone ataki na generała. No, lży się go tam obrzydliwie, odmawia mu się polskości, to, że był austriackim generałem, no, wojskowym, tak, pułkownikiem, to, że to Polak nie jest. No, lżą go tam obrzydliwie tylko dlatego, że jakby ważył się sprzeciwić kultowi, temu mitowi legionów. Tak? Tylko i wyłącznie z tego powodu. Co się dzieje potem? Ministerstwo Spraw Wojskowych wtedy pozostaje bierne, jakby w ogóle nie zabiera głosu, gdy idzie o te wydarzenia z Przemyśla. I wtedy sześciu generałów i dwóch oficerów na czele z generałem Edwardem Rydzem Śmigłym, tych oczywiście piłsudczykowskich, podało się do dymisji i to wydarzenie przejdzie potem do historii pod nazwą strajku generałów. Ta dymisja nie zostaje przyjęta, ale oczywiście ta manifestacja ma bardzo spory oddźwięk, w społeczeństwie. No i ostatecznie wiceminister spraw wojskowych generał Majewski musiał wezwać Latnika do Warszawy 3 listopada 24. No i zasugerował mu, że albo sam złoży prośbę o przeniesienie w stan spoczynku, no albo zostanie no, usunięty, tak? To jest też w sądzie oficerskim się toczyła sprawa przeciwko niemu. I generał później powie, że został do tego kroku moralnie zmuszony, no bo to było takie albo, albo sam zrezygnujesz, albo my cię usuniemy, zostaniesz zawieszony, więc zdecydował się poprosić o przeniesienie w stan spoczynku. Prezydent Wojciechowski dnia 9 listopada podjął tą decyzję o zwolnieniu generała Latynika z obowiązków dowódcy okręgu korpusu, no i generał z dniem 28 lutego roku 1925 został przeniesiony w stan spoczynku. Bardzo przykra historia, bo tak jak mówię, zaczęło się tak naprawdę od no, drobnostki. Gdy sobie pomyślimy o dzisiejszym życiu politycznym, bo myślę, że to bardzo wskazane jest poczynienie takiej paraleli, no to daleko większe są złośliwości na linii różnych uczestników życia publicznego na najwyższym szczeblu. A tutaj posypała się kariera wybitnego generała, który jeszcze nie był w wieku emerytalnym, mógł jeszcze posłużyć w wojsku, tylko z tego powodu. A ta antypatia między nim a Piłsudskim była bardzo silna. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze wiosną roku 23, czyli na rok wcześniej, Piłsudski wezwał generała Latynika do siebie w swoim stylu takim mocno emocjonalnym, czyniąc mu zarzuty o partyjniactwo i tu uwaga, organizowanie faszyzmu w korpusie wojska. To jest cytat generał Latynik w swoich wspomnieniach, które zachowały się w maszynopisie, dokładnie te słowa przytacza, że Piłsudski zarzucił mu organizowanie faszyzmu w korpusie wojska. Więc tak to mniej więcej wyglądało. I co się dzieje po tym przeniesieniu w stan spoczynku? Generał osiada w Krakowie, zamieszkuje najpierw przy ulicy Studenckiej, natomiast potem mieszka przy ulicy Helclów 21, mocno udziela się, tak jak mówiłem, w tym chrześcijańskim froncie gospodarczym, w Towarzystwie Rozwój, bierze udział w różnych uroczystościach rocznicowych, na przykład w rocznicy Bitwy Gorlickiej. Dalej będzie spisywał te
swoje prace, wspomnienia dotyczące walk o Śląsk-Cieszyński, Bitwy Warszawskiej, ale także po przedwczesnej śmierci, najprawdopodobniej spowodowanej przez czynniki sanacyjne generała Rozwadowskiego, będzie tym człowiekiem, który będzie starał się o wybudowanie pomnika generałowi w Krakowie. Ostatecznie pomnik nie zostanie wybudowany, natomiast zostanie odlana piękna tablica pamiątkowa. Ona się znajduje w Krakowie w krużgankach klasztoru kapucynów przy ulicy Loretańskiej. Prywatnie generał też wtedy będzie zajmował się swoją rodziną. Miał 3 córki, Annę, Irenę i Antoninę. Co jest istotne, ta Irena była żoną słynnego profesora, historyka prawa, kanonisty Adama Wytulaniego. Będą dosyć blisko ze sobą. Generał będzie tam się angażował w właśnie życie córek, ich dzieci. Trzeba też dodać, że był człowiekiem mocno wierzącym. Miał wielkie nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej, nosił sobie zawsze taki obrazek Matki Bożej Częstochowskiej. Lata II wojny przeżyje generał w Krakowie, natomiast już po II wojnie, mimo że już ma 80 lat na karku, jest już człowiekiem w wieku podeszłym, podjął się zorganizowania Związku Emerytów Wojskowych i Wdów, którego został prezesem. Natomiast jeszcze w roku 1945 po wojnie udał się z listą do Cieszyna, tam gdzie właśnie o ten Cieszyn walczył, w wywiadach prasowych mocno podkreślając polskie prawa do Śląska Cieszyńskiego. Umarł 4 lata później, 29 sierpnia 1949, został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu rakowickim. I podsumowując już to moje wystąpienie, trzeba wspomnieć na pewno, że co jest istotne, tak można powiedzieć w skondensowanej formie, gdy idzie o generała Latynika. To jego naprawdę doskonałe wykształcenie wojskowe i spore doświadczenie w armii austro-węgierskiej. To będzie istotnym komponentem na przykład w odróżnieniu od Piłsudskiego, tak? To jest istotne. Dalej te działania z roku 1919 na Śląsku Cieszyńskim, bardzo istotne. On jako obrońca Śląska Cieszyńskiego. Tutaj o nim się pamięta, w Skoczowie jest mural. Od czego to jest świeża sprawa. 15 sierpnia odsłonięto w krakowskim kościele garnizonowym Świętej Agnieszki w 101. rocznicę Cudu nad Wisłą tablicę pamiątkową ku czci generała. Tyle ode mnie. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do udziału w wystawie, która będzie prezentowana w wystawie Historia Krakowskiej i Panie najprawdopodobniej od stycznia roku 2022. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie Ci, Tomku, za dzisiejsze wystąpienie. Dziękujemy. Oczywiście również zapraszamy. No i mam nadzieję, że słyszymy się za niedługo znowu. No i oczywiście zachęcamy również do udziału w następnych wydarzeniach organizowanych przez naszą fundację. Czołem wielki Polsce.